Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Jedność Chrystusa i Kościoła, głowy i członków ciała, zawiera także różnice między Chrystusem i Kościołem w relacji osobowej. Ten aspekt jest często wyrażany w obrazie oblubieńca i oblubienicy. Obraz Chrystusa jako oblubieńca Kościoła został przygotowany przez proroków i zapowiedziany przez Jana Chrzciciela. Sam Pan wskazał na siebie jako na oblubieńca. Apostoł przedstawia Kościół i każdego wiernego, członka jego ciała, jako oblubienicę poślubioną Chrystusowi Panu, by była z Nim jednym duchem. Kościół jest niepokalaną oblubienicą niepokalanego baranka, którą Chrystus umiłował, dla której wydał się, aby ją uświęcić, z którą związał się wiecznym przymierzem i nie przestaje troszczyć się o nią jak o własne ciało. Oto cały Chrystus, głowa i ciało, jeden utworzony z wielu. Czy mówi głowa, czy mówią członki, zawsze mówi Chrystus. Mówi jako pełniący rolę głowy lub jako pełniący rolę ciała, zgodnie z tym, co jest napisane, będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Sam Pan powiedział w Ewangelii, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Jak zobaczyliście, nie ma dwóch różnych osób, ale stanowią jedno w więzi małżeńskiej. Jako głowa nazywany jest oblubieńcem, jako ciało jest nazywany oblubienicą. Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza dla członków ciała? Tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Duch Chrystusa jest tą niewidzialną przyczyną, której należy przypisać utrzymywanie łączności wszystkich części ciała między sobą i z ich wzniosłą głową, ponieważ jest on cały w ciele, cały w głowie, cały w poszczególnych członkach. Duch Święty czyni Kościół świątynią Boga żywego. Istotnie, samemu Kościołowi został powierzony dar Boży. W nim zostało złożone zjednoczenie z Chrystusem, to znaczy Duch Święty, zadatek niezniszczalności, utwierdzenie naszej wiary i drabina wstępowania do Boga. Bowiem tam, gdzie jest Kościół, tam jest także Duch Boży. A tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół i wszelka łaska. Duch Święty jest zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych działań w poszczególnych częściach ciała. Na różne sposoby buduje on całe ciało w miłości. Przez Słowo Boże, które jest władne zbudować, przez chrzest, przez który formuje ciało Chrystusa, przez sakramenty, które dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa, przez łaskę daną apostołom, która zajmuje pierwsze miejsce wśród jego darów, przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych, zwanych charyzmatami, przez które czyni wiernych zdolnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji, mających na celu odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła. Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi. Zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. Charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymuje, ale także przez wszystkich członków Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i żeby były wykorzystane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości będącej prawdziwą miarą charyzmatów. W tym sensie okazuje się zawsze konieczne rozeznawanie charyzmatów. Żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia się do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, którzy szczególnie są powołani, by nie gasić ducha, lecz by wszystko badać i zachowywać to, co dobre, by wszystkie charyzmaty w ich różnorodności i komplementarności współdziałały dla wspólnego dobra.
Na różne sposoby buduje On całe ciało w miłości przez Słowo Boże, więc warto zadać sobie pytanie, ile czasu w tygodniu poświęcamy Słowu Bożemu, przez chrzest, czy żyjemy łaską chrztu, czy rozpoznajemy, jakie są owoce tego chrztu, czy cieszymy się, kiedy jesteśmy na mszy świętej, gdzie jest chrzczone dziecko, czy raczej mamy postawę, o nie, znowu będzie dłuższa msza, przez sakramenty, które dają nam wzrost i uzdrowienie, czy korzystamy z sakramentów. Czy korzystamy z nich wystarczająco często i czy przykładamy wagę do tego, czym te sakramenty są, czy chcemy je poznawać? Przez łaskę, przez cnoty, które nam pozwalają czynić dobro, być nakierowanym na dobro. Czy my chcemy w ogóle formować się w cnotach? Czy robimy sobie ten fitness dla ducha, żeby poszczególne cnoty w sobie wyrabiać? Cnotę roztropności, umiarkowania, męstwa, sprawiedliwości, cnotę wiary, nadziei i miłości i wszystkie poboczne cnoty, jakie z nich wypływają. A wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych zwanych charyzmatami. Czy my odkrywamy charyzmaty w Kościele? Może Ty masz jakiś charyzmat, który ma służyć budowaniu całego Kościoła dla dobra ludzi i ze względu na potrzeby świata. Jaka jest miara Twojego charyzmatu? Czy mierzysz ten charyzmat w miłości? Bo może masz jakiś dar. I to nie jest nic zaskakującego, to jest naturalne w Kościele. Przez wszystkie wieki tak było i dzisiaj też tak jest, że Duch Święty przychodzi i daje nam specjalne charyzmaty, daje też proste i zwykłe. Ale może mamy taką postawę, że jesteśmy bardzo zamknięci na to, albo mamy taką postawę, że skoro już dostałem, to jestem lepszy, jestem lepsza. Albo zaczynamy szukać tylko tych nadzwyczajnych rzeczy, zapominając o tym, że są i zwyczajne, i niezwyczajne. Zapominając o tym, jaki jest cel tych charyzmatów. A może jesteśmy nieufni wobec charyzmatów i kiedy coś się dzieje, to od razu orzekamy, że nie, 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 to nie jest Duch Święty, nie, 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 to nie jest Kościół. Różne możemy mieć postawy. Różne schematy i takie utarte ścieżki, w których już jesteśmy. A zobaczcie, że te wszystkie fragmenty dotyczące Kościoła miały nas wyrwać z tych schematów, miały nam pokazać, że Ducha Świętego się nie da zamknąć w schemacie. Czy przyjmujesz charyzmat z wdzięcznością? I ten, który Ty otrzymałeś, i ten, który otrzymują Twoi bracia w Kościele. Czy widzisz w nich wspaniałe bogactwo łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa? Oczywiście, tu jest bardzo ważne, żeby badać, czy to są prawdziwe charyzmaty i z jakiego one są ducha, ale Kościół to bada. Więc pytanie do nas, czy my też mamy zaufanie do Kościoła, że Kościół to dobrze zbada i jeśli mówi w tym czy innym miejscu nie, zatrzymajmy to, zamknijmy może taką wspólnotę czy inną, to czy my chcemy się temu podporządkować, czy jednak wiemy lepiej? Dzisiaj tak wyszło dużo wątków, ale ten fragment był bardzo bogaty w wiele sfer, które warto było poruszyć. I zostawiam Was z wieloma pytaniami, trochę jak zwykle, ale to, na czym mi najbardziej zależy, to jest taki rachunek sumienia z tego, jak my współpracujemy z tym duchem ku budowaniu Kościoła. Bo on nas buduje na różne sposoby w miłości. Jeżeli my zaniedbamy te pierwsze elementy, to może będzie nam bardzo trudno rozwijać potem charyzmaty, cieszyć się charyzmatami i służyć charyzmatem braciom.